naszej wieczornej Eucharystii, drogie siostry zakonne. Dzisiaj, kiedy przeżywamy, tak jak mówiłem na początku, tej mszy świętej, tą taką naszą katedralną pięćdziesiątnicę, kiedy wypraszamy łaski Ducha Świętego, siedem sakramentów dla tych ludzi, którzy dzisiaj pragną zanurzyć się w pełni, aby doświadczyć właśnie miłości Boga przez działanie Ducha Świętego. Bóg dzisiaj daje też nam piękne słowo na liturgię słowa dzisiejszego dnia. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Kochani moi, jest to dla nas dzisiaj też i takie zaproszenie, abyśmy się pochylili nad tym i zrozumieli, czym tak naprawdę jest sakrament bierzmowania. Dla was, którzy za chwilę będziecie świadkami i dostąpicie tej łaski, tego sakramentu. Oraz dla nas wszystkich, którzy ten sakrament mamy w sobie, z którego nie zawsze niestety korzystamy. Nie zawsze niestety ten sakrament jest w nas aktywny przez może nasze zaniedbanie, czy też i często przez naszą nieświadomość. Otóż dzisiaj Bóg pragnie, abyśmy doświadczyli, jak uczy papieski kaznodzieja, dzisiaj już kardynał, ojciec Raniero Cantalamessa. Kościół dzisiaj potrzebuje nowej pięćdziesiątnicy. Nowej pięćdziesiątnicy, aby nabrać się odwagi do takiego odważnego wyznawania wiary przed światem, do dawania świadectwa. Dlatego, kochani moi, dzisiaj, kiedy słyszymy te słowa, które mówią nam z Ewangelii Mateusza, że my jesteśmy solą, ważne, abyśmy zrozumieli, tak jak wiele z was na pewno pracuje, czy w domu przygotowuje jakieś różne posiłki, wie, że soli tak naprawdę nie trzeba dużo, aby dodać smaku konkretnemu jakiemuś jedzeniu, które przygotowujemy. Dzisiaj nas nie trzeba wiele. Bardzo często nauczyliśmy się, czy przyzwyczailiśmy się do wielkich tłumów, do tego, aby nas było dużo, aby wtedy czuć tą moc i siłę. Nie na tym polega moc i siła i tak naprawdę prawdziwe świadectwo. Dlatego, kochani moi, to jest bardzo istotne, abyśmy zrozumieli, że wtedy, kiedy nastąpił Dzień Pięćdziesiątnicy, apostołowie, których było 11 wraz z Maryją, byli malutką wspólnotą. I to właśnie na nich wstępuje Duch Święty i właśnie oni stali się fundamentem, na którym Bóg buduje swój Kościół, w którym dzisiaj my jesteśmy. Z tej małej wspólnoty wyrasta taka potężna wspólnota, która dzisiaj nie ma ani granic, ani też nie jest łatwo ją zliczyć, dlatego że naprawdę wiernych Kościoła katolickiego jest bardzo dużo w całym świecie. Jest to największa wspólnota w całym świecie. Dlatego dzisiaj ważne, abyśmy zrozumieli, że tak naprawdę Bóg chce nam pokazać, że bardzo dużo zależy od tego, aby nasze życie miało jakość. Czyli mówiąc tym językiem dzisiejszej Ewangelii, aby nasze życie miało smak. I tutaj myślę, że jest bardzo wielkie dzisiaj dla nas zadanie. Abyśmy tak żyli jako chrześcijanie, abyśmy zawsze mieli w sobie ten smak życia chrześcijańskiego. Na czym ten smak życia chrześcijańskiego polega? Bardzo często dzisiaj mówi się o tym, że mamy dawać świadectwo, że tak jak mówiłem na początku, nie powinniśmy się wstydzić naszej wiary, że mamy dzisiaj rzeczywiście przyznawać się do Jezusa, ale to nie tylko na tym polega, żebyśmy na zewnątrz głosili Jezusa, żebyśmy się Go nie wstydzili, ale przede wszystkim, abyśmy mieli głębię życia duchowego. Na tym polega dzisiaj jakość naszego życia, abyśmy ciągle to nasze życie zgłębiali, abyśmy ciągle szukali coraz bardziej obecności Boga w naszym sercu, abyśmy się coraz bardziej stawali na Jego obraz i podobieństwo. W jaki sposób możemy dzisiaj stawać się podobni do Boga, coraz bardziej być głębocy duchowo, przede wszystkim przez osobistą modlitwę. To jest bardzo istotne, kochani moi, abyśmy zrozumieli, że dzisiaj potrzebujemy takiego nowego spojrzenia na modlitwę. Ten czas, który teraz przeżywamy, z jednej strony wydawałby się czasem, który nas jakoś jeszcze bardziej zachęca do modlitwy, ale jak widzimy, że my się coraz rzadziej modlimy,
Coraz częściej nasza modlitwa staje się taka bardzo powierzchowna, taka bardzo bezserdeczna. Czy coraz częściej brakuje nam tego czasu, aby spotkać się z Bogiem, aby pobyć z Nim, aby zanurzyć się w Jego miłość? Z tej modlitwy osobistej też i wynika też pragnienie czytania Słowa Bożego, słuchania Boga. Wiara rodzi się ze słuchania. Dlatego często dzisiaj nasza wiara jest tak słaba, dlatego że brakuje nam w codziennym życiu tego Słowa Bożego. Wiele słów słyszymy w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. Wiele różnych słów pada z naszych ust. Wiele różnych informacji sobie przekazujemy. Ale popatrzmy sobie szczerze, jak bardzo brakuje w tych naszych codziennych komunikacjach zwykłego Słowa Bożego. Niedawno spotkałem się z jednym człowiekiem w Tarnopolu w czasie uroczystości Najświętszych Ciał Pańskich, który dał takie świadectwo, że on doszedł w swoim życiu do takiego poziomu, takiego właśnie już niskiego poziomu, że zobaczył, że całe życie ciągle przeklinał, ciągle miał do kogoś jakieś pretensje. W końcu zrozumiał, że potrzebuje nawrócenia i zaczął błogosławić. Zaczął głosić ciągle chwałę Bożą, zawsze we wszystkich słowach, zawsze nawiązywał do Pana Boga i zobaczył, że jego życie się zmieniło, że zupełnie inaczej zaczął myśleć, że zupełnie inaczej zaczął patrzeć na ten świat, na tych ludzi, którzy wokół niego byli. Dzięki temu, że zaczął błogosławić. To słowo, które czytał, nad którym się pochylał, przemieniło jego serce. My dzisiaj potrzebujemy właśnie tego słuchania bardziej Boga niż ludzi. I trzeci aspekt, który jest bardzo potrzebny nam właśnie w tym stawaniem się solą tej ziemi. My naprawdę sami sobie jako ludzie nie poradzimy. Jesteśmy za słabi. Wszyscy jesteśmy grzeszni, dlatego zawsze na początku mszy świętej przepraszamy Boga za naszą słabość, za nasze grzechy, za to, że tak często od Boga się odwracamy. My potrzebujemy dzisiaj tej mocy, która nam się objawia przede wszystkim w przyjmowaniu Eucharystii. Kiedy przychodzimy jako dzieci bez grzechu i prosimy Boga, aby wszedł w nasze życie, aby to On kierował naszym życiem i aby stał się naszym Królem, stał się naszym Panem. Dlatego właśnie jeśli ta głębia naszego życia będzie tak bardzo zanurzona w modlitwie, w słuchaniu Słowa Bożego, w przyjmowaniu Jezusa, Najświętszej Eucharystii, w adorowaniu Jezusa, to będziemy mieli w sobie życie. Kochani moi, z tego właśnie wynika to drugie zaproszenie. Wy jesteście światłem świata. Jeśli mamy głębię w swoim sercu, to mamy się czym dzielić. Mamy o czym mówić. Nie musimy się zastanawiać, w jaki sposób nam głosić Jezusa. Dlatego, że nasza postawa już jest tym światłem. Bardzo często ludzie, którzy spotykali Jana Pawła II, mówili, że gdy nawet przychodził obok, biła od niego dziwna taka światłość. Był człowiekiem, który nawet mógł nawet nieświadomie kogoś dotknąć i każdy odczuwał, że jest w nim obecna świętość. Wynikało to z jego głębi życia duchowego, z tego, co się dokonywało nie na wielkich audiencjach czy wielkich podróżach papieskich, ale to, co się dokonywało między nim a Bogiem w ciszy, najczęściej w kaplicy, gdzie nikt go nie widział. To była ta głębia, którą się potem mógł dzielić, która potem dawała właśnie to światło wszystkim, do których przymierzał, do których przyjeżdżał, którym głosił dobrą nowinę. Dzisiaj, kochani moi kandydaci, jesteście powołani do tego, aby otrzymać moc Ducha Świętego w siedmiu sakramentach i aby stać się światłem. Jest to ogromne zadanie, dlatego że Bóg chce, abyście stali się Jego narzędziem, abyście bardziej zaufali Jemu niż sobie, abyście nigdy nie byli w jakiś sposób na sobie skoncentrowani, abyście zawsze szukali tego spotkania z Bogiem. I jest to ważne, abyście dzisiaj przyjęli ten sakrament z pokorą. Nikt z nas nie jest odpowiednio przygotowany. Nikt z nas nie jest tego godny. Nikt z nas nie jest na tyle, nie wiem, wykształcony, aby ten sakrament otrzymać. Jest to dar miłości Boga ku nam.
który chce, aby uczestniczyć w naszym życiu właśnie przez działanie tego sakramentu. Dlatego przyjmijcie ten sakrament i starajcie się, aby ten sakrament zawsze w waszym życiu działał. Abyście właśnie przez czystość swego serca, przez takie głębokie zaufanie do Boga, przez zwracanie się do Niego, abyście pozwolili Duchowi Świętemu działać w was, ale też i przez was, tam gdzie będziecie, w tym, czym będziecie zaangażowani, abyście w każdym miejscu, w każdym czasie swoim życiem głosili to, co się dzieje między wami a Bogiem. Dzisiejszy świat, w którym żyjemy, coraz bardziej się oddala od Boga, od tego, co jest święte, od tego, co jest wieczne. Dzisiaj, jak widzimy, coraz bardziej jako świat zanurzamy się w rzeczy materialne, przemijające. Martwimy się o rzeczy, które nie są tak naprawdę ważne. Dzisiaj bardzo wszyscy jesteśmy przewrażliwieni na punkcie swego zdrowia. Bardzo mocno dzisiaj zwracamy uwagę na te wszystkie różne przepisy, które tak naprawdę niczego nowego w nasze życie nie wnoszą. Ale jeśli popatrzymy tak naprawdę głęboko w serce, to zrozumiemy, że każdy z nas dzisiaj potrzebuje jeszcze bardziej Boga. Abyśmy naprawdę byli szczęśliwymi, abyśmy naprawdę żyli pełnią życia, potrzebujemy takiego głębokiego spojrzenia w swoje serca, które pragnie spotkania z Bogiem. Niechaj ta dzisiejsza Eucharystia, przede wszystkim dla was, kandydaci do bierzmowania, będzie taką pięćdziesiątnicą, która zupełnie zmieni wasze życie. Abyście wyszli z tej świątyni katedralnej przemienieni. Abyście doświadczyli moc Ducha, który was poprowadzi przez całe życie. I abyście czuli, jak ten Duch działa w was. I abyście za tym działaniem odważnie podążali. I abyście przede wszystkim byli apostołami Bożymi. I swoim życiem głosili to wszystko, co Bóg będzie czynił w waszym życiu. A dla nas, którzy kiedyś na pewnym etapie swojego życia przyjęliśmy ten sakrament, niech ta Eucharystia będzie takim zachęceniem, abyśmy wraz z tymi ludźmi, którzy dzisiaj będą dostępować tej łaski, wyrzekli się szatana, wszelkich idoli, abyśmy jeszcze bardziej odnowili swoją wiarę i abyśmy korzystali z tego sakramentu, który w nas jest, ale który nie zawsze w nas działa przez nasze zaniedbanie czy naszą niewiarę. Niech Bóg nam pomoże, abyśmy te trudne czasy, które weszliśmy, przeżyli je z wiarą i jeszcze bardziej się w tej wierze umocnili. Amen.